dzisiejszym odcinku Nocta Macro Cruiser wersji Multi, Amphibio Multi. Będzie to taki odcinek, który pozwoli wykorzystać w 100% te wykrywacze. Ten sprzęt jest o tyle ciekawy, że poza wodoodpornością jest rozwinięciem bardzo dobrej technologii Whitesa, nie jest żadną tajemnicą, natomiast jest prosty w opanowaniu, nie posiada filtrów, tak jak niektóre urządzenia konkurencji, tylko wymaga wybrania najprostszego programu, który będziemy używać do danych warunków. Czyli kalibrujemy urządzenie do gruntu, wybieramy właściwy program i jedziemy. Nie musimy być żadnym doktorem nauk, jeśli chodzi o wykrywacze. Możemy w prosty sposób to urządzenie wykorzystać, a daje ono dużo możliwości, jeśli chodzi o nastawy dźwięku czy dyskryminacji, dodatkowe opcje. To wszystko w tym odcinku. Porównam te dwa modele i pokażę, jak wycisnąć z nich ostatnie soki i wykorzystać to po prostu w terenie. Naprawdę dwa bardzo fajne urządzenia, różniące się od siebie ergonomią. To macie na playliście, to macie w opisie na górze tego filmu, możecie zajrzeć do wcześniejszych odcinków, a dzisiaj podchodzimy po prostu do tego w sposób bardziej profesjonalny i rozwiniemy tą wiedzę, którą uzyskaliśmy wcześniej. Miłego oglądania i pamiętajcie o subskrypcji. Jak widzicie, oba panele obu urządzeń są takie same. Praktycznie interfejs został wykorzystany identyczny, jeśli chodzi o budowę, natomiast różnią się ilością oprogramowania. W przypadku Amphibio Multi jest tych programów więcej. Mamy program 99 tonów, mamy program Cache i to powoduje, że mamy więcej możliwości do wyboru. Podobnie jest w settingsach, troszkę jest rozszerzone o zmianę tonów w różnych zakresach. Można sobie bardziej tutaj pogrzebać, minimalna jest to różnica. Podobnie jest w zakładce Options, jest troszkę więcej dodatkowych funkcji jak ID Depth, czyli zmienianie na przykład ustawienia ID w zależności od głębokości i częstotliwości pracy, to wszystko ma na to wpływ. Więc jest to bardziej dopracowane, rozwinięte urządzenie. Tak jak mówiłem, w paru innych firmach jest bardziej ergonomicznie wykonane, składa się sztyca, sztyca jest na zamkach, nie jest na kamlokach, czyli na zaciskach. No jest tutaj różnica dość spora, jeśli chodzi o ergonomię. Reszta jest jakby identyczna, więc co przeważa, żeby wybrać Amphibio? Przede wszystkim program Cache, czyli program do szukania dużych rzeczy z pominięciem powierzchniowych śmieci. To jest rzecz, która jest ciekawa. I program 99 tonów, czyli taki multiton, jak znany na przykład z Xpedeusa. Omówimy sobie, w przypadku Amphibio będzie lepiej widać na wyświetlaczu, jak korzystać, jak dobierać programy. To się będzie też tyczyło multicruisera, bo te programy są współzamienne. Mamy tu program dwutonowy na Amphibio i na multicruiserze mamy program dwutonowy. Za chwilę to dokładnie na przypadku Amphibio omówię, jak zacząć pracę. To będzie się dotyczyło, tak jak powiedziałem, dwóch maszyn i będziecie mogli te moje ustawienia, znaczy to nie są moje ustawienia, tylko te moje propozycje, może w ten sposób powiem, wykorzystać w terenie. Pierwszą rzeczą po uruchomieniu jest wejście w zakładkę Settings i ustawienie Gainu. Tu widzicie, że to jest 1. On fabrycznie jest ustawiony na 70. I teraz ważna podpowiedź, jak ustawiać gain? Maksymalnie jak się da, na tyle, ile pozwalają warunki. Co to daje? Ustawienie gain powoduje zmianę innych filtrów, które są zaszyte głęboko w urządzeniu. Tak jak powiedziałem, nie mamy możliwości przełączania filtrów ręcznie, tak jak się to dzieje na przykład w Rutusie czy w Deusie. Nie musimy się tego uczyć, ale musimy zwrócić uwagę na to, jak będzie ustawiona czułość. To będzie działo się częściowo automatycznie, częściowo będzie związane z ustawieniami czułości. 70 to jest czułość bazowa. Jeśli warunki na to pozwalają i urządzenie nie jest głośne, nie powtarza jakichś dużych zakłóceń, ustawiamy ten gain tak, jak możemy maksymalnie. Szukamy czystego miejsca, najlepiej w programie Gen, czyli All Metal, albo za pomocą Pinpointa znajdujemy czyste miejsce, kalibrujemy go do gruntu. Mamy przycisk kalibracji do gruntu, to wszystko jest w instrukcji, ja nie będę tego dokładnie opisywał. Patrzymy, jaka jest wartość kalibracji do gruntu. Macie też opis w instrukcji, na to trzeba zwrócić uwagę, jaki to będzie rodzaj greby, więc już będziecie mieli konkretną podpowiedź, o co chodzi. Kalibrujecie urządzenie do gruntu. I teraz tak, kliknięcie pozwala Wam stwierdzić, że zostało skalibrowane. Możecie sprawdzić w paru punktach referencyjnych, w paru miejscach obok, czy jest OK, czy ta wartość jest powtarzalna, ona się może minimalnie zmieniać. Macie skalibrowane urządzenie do gruntu. Jeśli ktoś jest perfekcjonistą, to wchodząc w tryb automatycznej kalibracji do gruntu, za pomocą przycisków plus, minus, pompując sondą nad ziemią, nad czystym kawałkiem ziemi, może ustawić tak, że urządzenie będzie prawie wyciszone. Najlepiej zawsze ustawiać na plus, że jest minimalna odpowiedź do gruntu.
Na pewno jest to dokładniejsza forma w każdym urządzeniu VLF tak strojonym do strojenia do gruntu. Jeśli ustawiliście gain na takim poziomie, że urządzenie jest stabilne, nie musicie używać zmiany częstotliwości. Tutaj macie frequency shift, to jest też ważne. Jeżeli nie daje wam nic zmniejszenie gain i słyszycie cyklicznie powtarzające się zakłócenia, próbujcie za pomocą frequency shift, tej, w której w zakładce options, zmienić po prostu sobie kanał, na którym pracuję, odstroić urządzenie i sprawdzajcie, czy to będzie ok. Jeśli to dalej wam nie pomoże, nie udało wam się dostroić urządzenia, możecie spróbować po prostu zmienić częstotliwość pracy, czyli wchodzicie w opcję i wybieracie frequency, prawda? Czyli macie 14, 20, proszę bardzo, lub 5. I to są częstotliwości, które wybieracie. Czyli jeżeli odstrojenie wam nie pomogło, to macie ostatnią rzecz, którą możecie użyć, to jest zmiana częstotliwości. I teraz uwaga, to jest bardzo fajna rzecz. 5, 14 i 20. 20 wybieracie na miejsca, gdzie szukacie bardzo drobnych rzeczy. Jest duże zaśmiecenie, jest duża zawartość żelaza. 14 to jest taka środkowa, uniwersalna wartość. Na nieco większe rzeczy, ale też drobne monetki. Natomiast 5 to jest na duże rzeczy. Tam, gdzie jest dużo, macie nadzieję, że będzie coś dużego żelaznego, to ta niższa częstotliwość też pozwoli wam osiągnąć lepsze efekty, jeśli chodzi o zasięgi. Czyli patrzcie, kalibrujecie urządzenie, ustawiacie gain, jeśli tego gaina się nie da ustawić dobrze, to go zmniejszacie, ustawiacie tak, żeby urządzenie było stabilne. Jeśli dalej są jakieś zakłócenia cykliczne, to odstrajacie za pomocą opcji frequency shift, a jak to nic nie daje, to zmieniacie częstotliwość i powtarzacie te czynności jeszcze raz, tak żeby uzyskać stabilną pracę. Nie przesadzajcie z gainem, to jest bardzo ważne w tym urządzeniu i w każdym innym urządzeniu, żeby nie przesadzić z gainem, i nie przefałować tego urządzenia, bo efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Zniechęcicie się i stwierdzicie, że urządzenie jest za głośne i nie da się odróżnić sygnału gruntu od sygnału przedmiotu. To jest podpowiedź moja na początek. Teraz kolejna rzecz. Kiedy już wybraliśmy, dostroiliśmy urządzenie, wybraliśmy częstotliwość pracy, która po prostu określa rzeczy, jakich szukamy, w jakich warunkach, mamy do wyboru programy. I zaczynamy od takiego programu, który jest Gen, to jest All Metal, czyli na czyste miejsca do szukania wszelkich rzeczy, tu będzie sygnał jednym tonem sygnalizowany, można użyć do lasu, można użyć na bardzo czyste miejscówki, to jest rzadkość. Dwutonowy program, też na czyste miejsca, bardzo fajny, dlatego że mamy tylko dwa tony jak w analogu, jeśli jest w miarę czysto, to też się sprawdzi. I teraz trzytonowy program, to jest typowy program na śmietnik, gdzie jest bardzo dużo obiektów, producent tak zaleca, żeby szukać za pomocą tego programu i ten program daje wam możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach. On będzie nieco mniej hałaśliwy niż inne programy, natomiast będzie lepiej separował obiekty, ale będzie też płytszy. Także to jest też kolejna podpowiedź. 4 i 5 tonów to jest najbardziej uniwersalny program. Na co dzień do używania szczerze polecam. Oczywiście tu teraz się gain zwiększył, więc widzicie szaleje, bo dla każdego programu jest osobno ustawiony gain. Więc pamiętajcie, że jak zmienicie program, to zmienia wam się gain i warto sobie to sprawdzić. Zobaczcie, wejdziemy teraz w zakładkę gain i mamy 70. A jak sobie wejdziemy dalej i zmienimy program, no to niestety okaże się, że na innym programie mamy ustawiony na zero, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, żeby wiedzieć, zobaczcie, on się w tym momencie nam, o, dobrze, bardzo, wchodzimy na gain i gain mamy 0,1, czyli każdy program ma przypisany gain. Warto też profilaktycznie, nie jest to konieczne, jak zmieniamy program, dokonać kalibracji do gruntu, znaleźć czyste miejsce, dokonać kalibracji do gruntu, ustawić sobie to wszystko. Można, ja zawsze tak robię, to jest dobry nawyk, on się zawsze procentuje tym, że wiemy, że mamy urządzenie dostrojone, wiemy jaka jest kalibracja do gruntu, sprawdzamy wartość. Także to jest kolejna podpowiedź. 4-5-tonowy na co dzień do szukania, tak samo jest w multicruiserze, one dają znacznie więcej informacji, czyli jak mamy jakieś wysokie przewodniki, typu srebrna moneta, to ten ton jest najwyższy. To nam też daje jakby możliwość selekcji przedmiotów, których szukamy, tylko pamiętajcie, przy 4-5 tonach już będzie to problem w bardzo dużym śmietniku. Podobnie jest z multitonem, gdzie tych tonów jest 99. Tak naprawdę lepiej używać takich rzeczy w czystych miejscach. Chociaż na śmietniku też się potrafi to sprawdzić, ale będzie na pewno bardziej męczące dla mózgu i dla człowieka. Co daje taki multiton? Tak jak w Xpedeusie, bardziej określa przedmioty i słychać niuanse między przedmiotami, między żelazem, że jest zardzewiały gwóźdź, a daje na przykład częściowo sygnał na kolor, czy jakaś duża blacha po prostu, to będziecie w stanie usłyszeć przełamanie i zmianę dźwięku. Program plaża, nie ma co tłumaczyć, to jest program plaża. On jest tak ustawiony, żeby bardziej stabilne było urządzenie w takich warunkach.
Program DEEP. Program DEEP jest do szukania na czystych miejscówkach albo na miejscówkach zaświeconych, albo bardzo powoli przemiatając. On jest bardzo głośny i powoduje, że urządzenie ma bardzo dobre zasięgi. Ja wyciągnąłem swego czasu drobny medalik z I wojny światowej z 40 prawie 3 cm z totalnego śmietnika. To około 20 mm wielkości, takie odznaczenie bardziej niż medalik. Przechodzone miejsce, ale rzeczywiście ten program DEEP robi robotę. Program CACHE to jest program do szukania depozytów w cudzysłowie, czyli dużych rzeczy. On pomija te wszystkie drobne sygnały powierzchniowe, bardziej reaguje na duże przedmioty i powoduje to, że skoncentrujecie się na dużych rzeczach, a nie koncentrujecie się na sygnałach mniejszych rzeczy, typu śmieci, typu jakieś kapsle, jakieś rzeczy, które leżą na powierzchni. Bardzo fajny program do szukania depozytów. Tego nie ma multicruiser, to jest ta różnica. Więc warto się nad tym pochylić. Multicruiser i Amphibio posiadają taki program, który się nazywa EUD. To jest specjalny program do szukania pod kamieniami. Znajdziecie dokładny opis w instrukcji, jak go użyć, więc polecam, żebyście tam zajrzeli. Co daje taki program? Można szukać pod traktami z kamieni i pod kamiennymi drogami. Tak naprawdę tak się te trakty można nazwać. I pozwala tam szukanie pod kamieniami. Także to jest też fajna sprawa, że jest możliwość w takich warunkach, co nie jest oczywiste dla wielu innych urządzeń, żeby po prostu w takich miejscach pod kamieniami znajdować i dostawać po prostu dobre sygnały. Także EUD macie, sprawdźcie to sobie w instrukcji. Poza gainem macie disk notch, ton przełamanie, ton break, threshold i ISAT. I teraz bardzo ważna rzecz. Oczywiście ja nie używam dyskryminacji i nie jestem zwolennikiem dyskryminacji, bo to wpływa na osiągi i każdy o tym wie. Notch to jest selektywna dyskryminacja. Możecie sobie tutaj odpowiednio to ustawiać. Tak samo zmieniać audio i moment przełamania i przejścia z danego tonu na dany ton. To też jest opisane w instrukcji. W codziennym życiu się to nie przydaje. Natomiast w pewnych scenariuszach szukamy pewnych rzeczy i chcemy się skoncentrować na pewnych znaleziskach w danym miejscu, to warto to wykorzystać. Ja natomiast skoncentruję się na czymś innym. ISAT. Wiele urządzeń Nocta Macro, głównie Cruiser i Amphibio, miało problemy z kalibracją automatyczną do gruntu. W momencie, kiedy urządzenie nie chce Wam się skalibrować, a wiecie, że znaleźliście czyste miejsce za pomocą pinpointa, spróbujcie zmienić wartość parametru ISAT i spróbować skalibrować jeszcze raz urządzenie do tych warunków. Tu mamy wartość 1, a można tutaj widać dość mocno to do góry do 10 pociągnąć. To jest prędkość kasowania sygnału wiodącego. Jak wiemy, on się w Allmetalu kalibruje do gruntu, więc to też może mieć wpływ na to, co się dzieje. Tak jak mówiłem, w opcjach warto wybrać sobie częstotliwość pracy. Głośność, nie ma o czym mówić, to było wielokrotnie opisywane. Bright, to jest jasność. Wibracja. Warto wykorzystać wibrację, jeśli ktoś chodzi na przykład w wodzie i to mu się też przyda, że nie będzie miał możliwości na przykład posiadania słuchawek wodoodpornych na kablu. W związku z tym te wibracje, jak będzie zanurzona elektronika, będą mu dawały jakąś informację o przedmiocie. Jest to bynajmniej pomoc. Tak samo dla osób niedosłyszących. ID depth to jest regulacja ID w zależności od głębokości. Wiele urządzeń posiada też taką możliwość. To nie jest czy to ma być czułość niska, czy średnia, czy wysoka. To trzeba zobaczyć w instrukcji. Ja generalnie nie korzystam z ID depth, nie patrzę na ID, zawsze słucham sygnału, dopiero ID jest pod potwierdzeniem. Tracking to jest śledzenie gruntu, no w miarę czyste warunki, więc tutaj nie mamy o czym rozmawiać. Frequency shift odstrojenie i teraz ważna rzecz, możecie sobie zapisywać za pomocą FD-Safe, możecie zapisywać sobie własne ustawienia, co też się wielu osobom przyda, lub wrócić do ustawień fabrycznych. Wireless to jest obsługa słuchawek bezprzewodowych. Dodatkowo macie poziom baterii, głębokość przedmiotu, target ID, wiecie, i mineralizację gruntu. Teraz ważna rzecz. W przypadku mineralizacji gruntu wiele osób nie korzysta z tego paska zupełnie, a to jest spory błąd. Jeżeli widzicie, że ten pasek jest bardziej zaczerniony, pojawiają się kolejne kreski, to oznacza, że spadają Wam osiągi Waszej detekcji. Czyli nie spodziewajcie się głębokich trafień na dużych głębokościach, dlatego że mineralizacja powoduje, że urządzenie ślepnie i się wypłyca. Także warto też zwrócić na to uwagę, przełączyć, ewentualnie zmienić program, dostosować się do warunku, zmienić częstotliwość pracy, na przykład na niższą, żeby sięgnąć głębiej. Patrzcie na ten wskaźnik, bo on sporo Wam daje informacji. Tutaj jest kalibracja do gruntu. Także w skrócie przelecieliśmy przez te wszystkie programy i przez te wszystkie rzeczy i podsumujmy sobie może to wszystko na sam koniec. Jak z tego wszystkiego korzystać? Jeszcze zróbmy małe powtórzenie.
Podsumowując, najważniejsza rzecz to jest czułość nasza, tak zwany gain. Ustawiamy do stabilnego poziomu, znajdujemy czyste miejsce i kalibrujemy do gruntu. Później musimy wybrać właściwy program, ale w międzyczasie, zanim jeszcze to zrobimy, wcześniej przed kalibracją do gruntu, warto wybrać częstotliwość pracy, która będzie najbardziej stabilna w danych warunkach, ale przede wszystkim będzie pasowała do tego, czego poszukujemy, czyli niska częstotliwość, duże rzeczy, duża objętość, żelazo na przykład, nieco wyższa na średnio zaświecone warunki i nieco drobniejsze rzeczy, wiadomo, typu monetki, może trochę większe relikty i największa częstotliwość na bardzo drobne rzeczy w bardzo trudnych warunkach, z gorszą mineralizacją, z większym zaświeceniem, na drobnice, tak zwaną, typu jakieś małe klepaki, tego typu rzeczy, tak zwane hamery, pozdrawiam wszystkich chłopaków z UK, wtedy to będzie działało. I dopiero dobieramy sobie właściwy program pod te warunki. Czyli jeżeli mamy śmietnik, to program 3-tonowy, jeśli szukamy depozytu, to program cash, jeśli szukamy rzeczy głębokich, to program deep. To powiedziałem na samym początku, jest to bardzo fajne w obu urządzeniach, że urządzenia nie posiadają filtrów i nie wymagają uczenia się urządzenia. Jest to też wada, jest to zaleta, chociaż trzeba przyznać, że producenci ostatnio odchodzą od trendu urządzeń bardzo skomplikowanych, takich jak Wide Spectra, produkując tego typu urządzenia, które są proste do opanowania przez wszystkich użytkowników. Jak wiemy dobrze, pewne urządzenia posiadają nastawne filtry i bez pełnej wiedzy i zrozumienia, na co wpływa ten filtr w połączeniu z drugim filtrem w danych warunkach, nie jesteśmy w stanie osiągnąć zadowalających efektów. Warto pamiętać o tym, warto się tego nauczyć, bo tylko pełna wiedza i pełne zrozumienie urządzenia daje szansę na efekty. Natomiast wiem, że nie każdy ma czas i szansę, żeby tak długo poświęcać się hobby i nie ma też predyspozycji. Ja to też rozumiem, woli prostsze rozwiązania. Dlatego wiele osób chodzi na przykład z garetami, z prostymi żółtymi kanarkami i też te efekty, prawda? Także to jest wszystko kwestia indywidualna. Musicie sami zadecydować, jakie macie możliwości, co was kręci. Niektórzy lubią dłubać, ja jestem takim typowym dłubkiem. Niektórzy nie lubią, chcą mieć proste rozwiązanie. Także jeśli macie pytania odnośnie tych urządzeń, wszystkich urządzeń, które znajdują się na omnitron.pl, zapraszam na naszą infolinię, na nasz czat, piszcie maile, z chęcią odpowiem na wasze pytania i pomogę wam w doborze sprzętu. Do usłyszenia. Pamiętajcie o subskrypcji.